Umawiamy się z panem premierem Glińskim, aby w Koszęcinie uroczyście podpisać tę umowę, o której mówimy od już tygodni, o dofinansowaniu przez ministra kultury zespołu pieśni i tańca Śląsk. Chcemy sfinalizować, żeby to było w godny i taki uroczysty sposób. Najlepiej w siedzibie zespołu Śląsk w Koszęcinie podpisana umowa. Myślę, że przed zespołem Śląsk nowe wyzwania w związku z tymi środkami, działalność edukacyjna. Chcemy pokazać, czy uczyć młodzież, nie tylko młodzież, czym jest kultura ludowa, czym jest taniec, czym jest śpiew, czym są stroje. Jesteśmy na to gotowi.